Poranne pytania Radia Olsztyn. Andrzej Piedziewicz, witam Państwa. Naszym gościem jest Czesław Jerzy Małkowski, jeden z dwóch kandydatów, którzy zostali na placu boju o fotel prezydenta Olsztyna. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Pozwoli pan, że najpierw podziękuję wszystkim tym, którzy wzięli udział w wyborach 7 kwietnia i serdecznie proszę wszystkich, żeby poszli do urn wyborczych 21 kwietnia. Jak pan się spodziewa, frekwencja wyborcza będzie większa czy mniejsza niż w pierwszej turze? E, taką jak gdyby tradycją zawsze we wszystkich wyborach jest to, że druga tura zawsze jest frekwencyjnie mniejsza, czasami nawet dużo mniejsza. Czyli trzeba zachęcać do e, udziału. Stąd tak, stąd mój apel do mieszkańców, żeby jednak pójść na wybory. To jest przecież święte demokracji. Z którego powinniśmy wszyscy korzystać. No właśnie, i tak naprawdę to dopiero wtedy podejmiemy ostateczną decyzję, jako mieszkańcy Olsztyna, kto będzie rządził przez najbliższych pięć lat. W poniedziałek poznaliśmy wyniki pierwszej tury wyborów. Wtedy pan na naszej antenie tak na gorąco komentował te swoje wyniki. A teraz po tych trzech dniach takiego spokojnego analizowania, co z analiz tych wyników panu wychodzi? Ja myślę, że rozmiar całej. Tej machiny wyborczej był nieporównywalny u mnie i u mojego konkurenta. Nie mam to pretensji absolutnie, tylko możliwości zupełnie inne. No i czas rozpoczęcia tej kampanii wyborczej platformy rozpoczają dość wcześnie nad styczniu, nadmiast ja, nie tylko z racji reguł prawnych, ale również innych rozpocząłem dość późno w czasie, kiedy wolno było zgodnie z prawem upubliczniać wszystkie artykuły wyborcze. Ale to nie tylko to. Ja myślę, że jest jeszcze parę innych powodów, dla których trudno dzisiaj nawet znaleźć wytłumaczenie. Powiem krótko. Nie można obrażać się na demokracji. Ale to tak brzmi pan, jakby pan nie był do końca zadowolony z tych 13 tysięcy głosów, które pan mówił. Nie w pierwszej jestem zadowolony. Roku. Jasne, że tak, dlatego że, że każdy zawsze jak startuje, to liczy na więcej i nie jestem zadowolony, ale to nie znaczy, że oddaje wszystko walkoweren, tego nie wolno robić. Jeśli się staje do startu na początku, to się walczy do końca. To czym pan będzie przekonywał przed drugą turą wyborców? Przede wszystkim swoim programem. Swoim programem i tym, że miasto naprawdę trzeba znowić, zrobić nowe otwarcie w mieście. Ja jestem do tego przygotowany, ja to umiem robić, ja mam doświadczenie samorządowca jak żaden inny z kandydatów na prezydenta i chcę to doświadczenie wykorzystać, ale również wesprzeć się młodymi ludźmi, którzy by objęli główne stanowiska w moim towarzystwie, po to, żeby oprócz doświadczenia rutyny i takiego naprawdę znawstwa dużego w sprawie, tchnąć młodego ducha, energii i to zapewnią, że jesteśmy w stanie zrobić. Czy liczy Pan na głosy wyborców któregoś z kandydatów, którzy odpadli po pierwszej turze? A może były jakieś rozmowy o tak zwanym przekazaniu poparcia? Nie, 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 nie. Ja uważam, że takie rozmowy nie mają najmniejszego sensu, bo to by sugerowało tak, że ludzie głosują na czyjeś polecenie. To jest nieprawda. Ludzie mają swój rozum, swoje preferencje i przede wszystkim umieją słuchać i patrzeć na to co kto robi, więc ja zawsze jak startowałem od 2006 roku, kiedy wgrałem w pierwszy tur, przypomnę stawiałem na mieszkańców Olsztyna bez względu na ich preferencje polityczne i inne i teraz też tak, liczę na głosy olsztynian, a nie politycznych opcji. Czyli tutaj nie powie pan, czy bardziej liczy pan na to, że zagłosują na pana dotychczasowi wyborcy Marcina Możdżonka, czy może Grzegorza Smolińskiego, czy może Mirosława Arczaka? Nie, nie, nie. Ja myślę, że wszyscy olsztynianie, jeśli dobrze wsłuchają się w ton mojej narracji programowej, to to zrozumieją, że warto na mnie głosować. I z taką intencją idę do drugiej tury. To jeszcze zapytam o Radę Miasta Olsztyna. Pan dostał ponad 13 tysięcy głosów jako kandydat na prezydenta Olsztyna. Natomiast Pański komitet startujący do Rady Miasta dostał już tylko nieco ponad 6 tysięcy głosów. I mówimy tu o wszystkich kandydatach z Pańskiego komitetu łącznie. Skąd tak duża różnica? Może to jest tak, że jednak mieszkańcy trochę nie mają zaufania do ludzi, którymi się pan otacza? Ja myślę, że nie. Proszę Państwa, ogromną rolę odgrywa jednak kampania wyborcza i sposób poruszania się w tej kampanii. To, że jak partie polityczne, które mają Powiedzmy szczerze, oprawę medialną, bardzo usystematyzowaną, profesjonalną, ale drogą, przyznaję, bo mnie nie stać na takie wydatki, jakie poczyniły partie polityczne, zresztą te wybory były bardzo upartyjnione, ale ja zapewniam, że moi ludzie robili wszystko to, co możliwe, żeby przybliżyć się do wyborców, żeby osiągnąć sukces. Natomiast ze względu na pokłosie Kampanii z 15 wyborów z 15 października parlamentarnych, gdzie wyłącznie zadziała polityka i partyjność, to też jak gdyby takie pokłosiem tego jest ta kampania wyborcza do samorządu i wyniki w tym głosowaniu Zgodziłby, zgodziłbym sytuacje. się z Panem, gdyby nie to, że komitety np. przykład Marcina Możdżonka czy Mirosława Arczaka zebrały podobną liczbę głosów jak Pański komitet. No no tylko właśnie. że sami kandydaci no więc zdobyli właśnie. dużo mniej. No więc tak, tak, tylko że to Pan jak gdyby daje dowód na to, że jak się nie ma szyldu partyjnego, to się zdobywa mniej głosów. Wyniki wyborów do Rady Miasta, przypomnijmy, są takie, że najwięcej mandatów ma koalicja obywatelska 12, czyli nie ma samodzielnej większości, chociaż niewiele jej brakuje. Pański komitet wprowadził do Rady Miasta dwoje radnych. Jeżeli pan wygra wybory, no to nie będzie pan tym radnym, będzie ktoś za pana, no ale tak czy inaczej będą to dwie osoby z Pańskiego komitetu. Gdyby pan został prezydentem, jak pan sobie wyobraża współpracę z radą miasta właśnie? Czy możliwe jest wejście w koalicję z koalicją obywatelską, tak jak Piotr Grzymowicz współrządził wraz z koalicją obywatelską? Panie redaktorze, pozwoli pan, że ja. Przemilczę odpowiedź na to pytanie, bo to troszeczkę tak wybieganie niepoprawnie w przyszłość i fakty, których jeszcze nie ma. Jeśli pojawią się takie fakty, które upoważniają mnie do takich dyskusji, do takich rozważań i Czyli, rozmów, jeśli pan wygra po prostu. Jeśli wygram, to wtedy podejmę tak rozmowy, ale dzisiaj pewnie bym obraził wielu z tych, którzy mnie słuchają, że już stawiam tu czy tam. Nie wolno tego robić. Tym bardziej, że ja nie jestem jak gdyby człowiekiem, który jest jakkolwiek namaszczony politycznie i mogę sobie pozwolić na absolutną dowolność wtedy, kiedy zajdzie potrzeba. Budowania koalicji. Czyli rozumiem, że żadnych rozmów o potencjalnej koalicji jeszcze nie było. Nie, znaczą? nie było i nie będzie do dnia wyborów. Dopiero po wyborach, jeśli będzie taka możliwość, jeśli mieszkańcy obdarzą mi tym zaufaniem, to wtedy podejmę. Ale dzisiaj byłoby to z mojej strony, powiem krótko, troszkę takim wyprzedzeniem faktów. To jeszcze na koniec jedno pytanie. Gdyby pan przegrał wybory prezydenckie, to czy pan jako radny i druga radna z pańskiego komitetu wspieralibyście prezydenta z koalicji obywatelskiej, czy raczej bylibyście w opozycji? Wie pan, ja od 2010 roku. Zawsze byłem w Radzie miasta ze swoimi radnymi i nigdy nie opowiadałem się po żadnej ze stron. No tak, raz Ani głosował pan się, wspierając tak, koalicję rządzącą tak. raz. Nie. My ja zawsze kierowaliśmy się mądrymi decyzjami i nawet nigdy nie wprowadzałem tak zwanej dyscypliny klubowej. To mi obce było. W wielu przypadkach nasze głosowanie było dyktowane naszym sumieniem i poglądami. I by bardzo. To nie jest grono osób, które ma wyznaczone azymuty działania. Inaczej to funkcjonuje w partiach politycznych, gdzie oczywiście jak ktoś zapisuje do partii, to z tą świadomością, że musi akceptować program tej partii i potem jej decyzję. I to jest zupełnie inna sprawa. U nas takich jakby gdyby konieczności nie było, nie ma i na pewno nie będzie. No do drugiej tury wyborów samorządowych nieco ponad tydzień, kampanii wyborczej został dokładnie tydzień i jeden dzień. Czesław Jerzy Małkowski, jeden z dwóch kandydatów na prezydenta Olsztyna, był gościem poradnych pytań Radia Olsztyn. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwu.